W jednym z ostatnich wywiadów powiedział Pan, że to oburzenie społeczne, taka poczucie niesprawiedliwości jest już tak duże, że ludzie mogą wyjść na ulicę. Co Pan o tym sądzi? Czy jest to możliwe? Bo na tle innych krajów, takich jak Grecja, gdzie te demokracje są o wiele starsze, o wiele bardziej takie dojrzałe, no blado wypadamy w tych demonstracjach. Jak udaje się komuś kilka tysięcy zebrać, to już jest sukces. No to jest to efektem tego, że 3 miliony ludzi wyjechały za granicę. Ci najbardziej energiczni rzutcy wyjechali za granicę. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj głosuje na nas tam około 5-6%, przynajmniej na razie wygląda to z sondaży, a w Londynie głosowało na nas 52%, prawda? Tam są ludzie, którzy wiedzą, gdzie jest chleb smarowany masłem, po której stronie, prawda? I tyle. Czyli myśli Pan, że ten najlepszy narybek wyjechał z kraju? No celowo Unia, jeszcze znaczy PO, specjalnie i celowo wypycha najbardziej energicznych ludzi za granicę, bo oni mogliby obalić ten niewolniczy reżim. Jak Pan sądzi, bo rok temu dokładnie, prawie rok temu dokładnie, rozmawialiśmy o wojnie. Pytałem się Pana i zadałem takie pytanie, czy myśli Pan, że będzie wojna? Pan powiedział wtedy, tak, będzie wojna i to nawet może światowa. Wszyscy inni politycy milczeli albo bardzo dyplomatycznie odpowiadali na to pytanie, a zadałem je wielu osobom, nie tylko Panu. No, po tym roku rozwoju wypadków wygląda na to, że troszeczkę miał Pan rację. No tak, groźba wojny się powiększyła wyraźnie. Przyczyną jest to, że w Stanach Zjednoczonych, no poza typowym kompleksem militarnym, tutaj wiele nie ma do powiedzenia, powiedzmy sobie, że generałowie są powojować, jest oczywiście producenci broni, którzy chcieliby sprzedać tomahawki na przykład Polsce, prawda? Są również ludzie, którzy chcą ukryć klęskę finansową Stanów Zjednoczonych w wojnie, ale jest jeszcze jedna grupa, która przed wojny. Są to na ogół neokonserwatyści, którzy rozumują bardzo racjonalnie. Dzisiaj Stany Zjednoczone mają potężną armię, wydali gigantyczne pieniądze na tę armię, gigantyczne. Ameryka jest zadłużona chyba na 14 biliardów dolarów, gigantyczne sumy. No i długo tego nie można utrzymywać, a za 5-7 lat Chiny będą potężniejsze od Stanów Zjednoczonych. Więc jak robić wojnę, to teraz. Prawda? To teraz. Na przykład jeżeli teraz by zrobili wojnę z Rosją, no to Chiny będą się bały stanąć po stronie Rosji, no bo to ryzykują zagładą. Prawda? Więc, a za 5 lat może być inaczej. Pan stanowczo tutaj się opowiada, mówiąc przynajmniej, że Rosja no, ma swój interes, tak? W tym, że atakuje Ukrainę. To są jej interesy narodowe i nie odmawia Pan im takich tutaj. To jest właśnie to jest. Często właśnie tutaj Państwa adwersarze zarzucają, że jest Pan prorosyjski w pewnych kategoriach. Nie zrozumienie sytuacji. Co do Krymu, to ja już mówiłem 25 lat temu, że Krym wróci do Rosji, więc to wrócił i to nie ma o czym mówić. Sytuacja Krymu jest jasna. Była to autonomiczna Republika Krymu, którego parlament wybrany przez zakresów ukraińskich jednogłośnie uchwalił niepodległość Krymu, więc o czym my mówimy? Referendum tam potem już mówiło nie o niepodległości, tylko o przyłączeniu do Rosji. Też było 86% za tym, więc w ogóle nie ma o czym mówić o Krymie. I to, że później ją przyłączył. Czemu do Rosji, a nie na przykład do Tatarów? No, nie wiadomo dlaczego mieszkańcy Krymu, których 80% to są Rosjanie, chcieli się przyłączyć do Rosji, prawda? To się zdarza. Zupełnie inna sytuacja jest w Donbasie. Ja wtedy powiedziałem, że jego ekscelencja Władimir Putin powinien bezpośrednio po przyłączeniu Krymu zapowiedzieć, że on już nie wtrąci się w żadne więcej sprawy ukraińskie. Tego nie zrobił. I co nastąpiło? Nastąpiła destabilizacja sytuacji na Ukrainie, którą zrobili Amerykanie, zresztą powiedzmy sobie jasno. Pani Victoria Nolan, ambasadorka Stanów w Kijowie, przyznała, że wydano 5 miliardów dolarów na destabilizację Ukrainy. Nastąpiła destabilizacja, nastąpiła strzelanina na Majdanie, którą zrobili szkoleni. Ja to mówiłem pół roku temu, czy 3 miesiące temu, że to zrobili ludzie szkoleni u nas, a nie ludzie Putina, to nikt mi nie wierzył. Teraz jak Putin to powiedział, to ludzie zaczynają wierzyć. No, taka jest prawda. Jest posłuchana rozmowa pana Urmasa Paeca, ministra spraw zagranicznych Estonii, z panią baronową Katarzyną Ashton-Abholland, czyli ministerką spraw zagranicznych Unii wtedy. I oni się przyznają, że to byli ludzie szkoleni u nas, a nie po stronie. Tutaj bierność tych struktur unijnych, których pan tak dosłownie nie lubi, chyba trochę rozczarowuje, prawda? No tak. I teraz jest sytuacja, jest sytuacja taka, że jak Jankowicz uciekł jak tchórz,
i teraz zostawił tych Rosjan na wschodzie Ukrainy, którzy wybrali Janukowycza i nagle oni nie widząc prawda, ratunku dla siebie, bo Ukraina przegłosowała, że mają mówić po ukraińsku, no znaleźli ratunek w Putinie. No i pan Putin nie odmówił. Gdyby on tu z góry powiedział, że on im nie pomoże, to by to nie nastąpiło. Ja to przewidywałem, że tak może być, nie? No i on nie powiedział tego z góry. Oni wczeli powstanie i powstała taka sytuacja jak mniej więcej w powstaniach śląskich, gdzie powstania śląskie były, no i Polska nielegalnie oczywiście pomagała tym powstańcom śląskim. Tak samo tutaj pan Putin nielegalnie pomaga tym powstańcom rosyjskim tam na wschodzie Ukrainy, co stwarza bolącą ranę na Ukrainie. Natomiast powiedzmy jasno, że nas interesuje interes Polski, nas nie interesuje ani popieranie Rosji, ani popieranie Ukrainy. No właśnie, i tu interes Rosji, i tu się wtrącę, bo bardzo ważne pytanie. Czy Putin posunie się tak daleko, żebyśmy musieli się bronić albo jakoś reagować? I czy, no i tu jeszcze drugi człon pytania, czy jesteśmy na to gotowi? Jako naród, jako armia? Nie, no Polsce nic nie grozi. Granica w Braniewie, w Romborku i tak dalej nie jest w ogóle obsadzana, więc Polsce nic nie grozi. Natomiast Polska powinna zadziałać, gdyby groziła utrata niepodległości przez Ukrainę. Dlatego, bo czy się lubi Rosję, czy się jej nie lubi, to niezależnie od tego dobrze jest mieć między sobą a Rosją... Była tu propozycja rozbioru, prawda? Kategorycznie trzeba odrzucić tego typu propozycje. Kategorycznie trzeba odrzucić. Ja wiem, że wojska węgierskie, rumuńskie już stały nad granicą. W Czerniowcach stały wojska rumuńskie, przy Rusi Zakarpackiej stały wojska węgierskie, gotowe do wkroczenia. Gdyby... Nie mamy się czego obawiać? Czy... Na szczęście nasze władze miały na tyle rozumu, żeby nie wziąć udziału w tym rozbiorze. Zresztą pozycja była niepoważna, bo napadła ze strony pana Włodzimierza Żyrinowskiego, który jest tam, powiedzmy sobie, tam niezbyt poważnym człowiekiem. To jest ten, który proponował, że ustawi na granicy w Królewcu, ustawi wielkie te wiatraki i będą pył radioaktywny na Polskę rozpylały. No, wariat. Także nie ma co się tym przejmować. Natomiast powtarzam jeszcze raz, niepodległość Ukrainy dla nas bardzo ważna. A czy to będzie Ukraina z Krymem, czy bez Krymu? Sprawa będzie się tak ślimaczyć, pana zdaniem. No właśnie, to jest przykre, że się ślimaczy. Natomiast chcę powiedzieć jasno. Tam giną ludzie. Ja nie chcę mieć zbyt silnej Ukrainy znowuż, bo Ukraina jest zawsze proniemiecka, tradycyjnie. Przypominam, że wszyscy banderowcy, czy to będzie Cesarstwo, czy to będzie Republika Weimarska, czy będzie Trzecia Rzesza, czy RFN, wszyscy... Ci ukraińscy nacjonaliści byli hodowani w Niemczech jako przeciwwaga dla Polski, prawda, żeby móc Polskę. Więc ja Ukrainę chcę mieć niepodległą, ale nie chcę być zbyt silnej. Także w gruncie rzeczy obecna sytuacja mi dość odpowiada. Ukraina Janukowicza też mi odpowiadała, była słaba, duża, ale słaba, teraz jest mniejsza, ale ten. I uważam, że jego ekscelencja Włodzimierz Putin robi nam bardzo dobrze. Ale Polacy chyba tak mają trochę też historycznie, trochę literacko, trochę ten sentyment do tej Ukrainy, prawda? No. Mamy raczej historycznie, że jest nienawiść do Ukrainy. No może tak, ale... Ale do Rosjan też jest w Polsce jest nienawiść, więc szczerze mówiąc, jak się biją między sobą, to nie mamy co się w to mieszać. I tyle mówię. Także czy to jest Ukraina z Donbasem czy z Kijem, to dla nas nie ma szczególnego znaczenia. Pani przerwa, jak mówiłem, że jego ekscelencja Włodzimierz Putin zrobił nam wspaniały prezent, bo w wyniku jego akcji Ukraińcy zaczęli nienawidzić Rosji. Przedtem nienawidzili Polski. Teraz nienawidzą Rosji, to bardzo dobrze z naszego punktu widzenia. No, także trzeba ich tam mówić, że oczywiście będziemy dbali o niepodległość Ukrainy, nie obiecywać niczego, bo nie mamy żadnej siły, żeby czymkolwiek pomóc. Natomiast powtarzam jeszcze raz, gdyby groziła utrata niepodległości przez Ukrainę, wtedy Polska powinna nawet agresywnie wystąpić razem z krajami NATO, sama tego nic nie zrobi, i bronić niepodległości Ukrainy, bo to jest w naszym interesie.